Punkt. Ryszard Gromadzki, dobry wieczór Państwu. Dziś Państwa i moim gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog, filozof, Towarzystwo Chrystusowe. Szczęść Boże, witam serdecznie księdza profesora. Szczęść Boże, witam, kłaniam się bardzo serdecznie. Księże profesorze, w tych dniach sąd w Płocku wydał, mam wrażenie, bardzo bulwersujący wyrok. Wyrok dotyczący sprawy znieważenia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Przypomnijmy, ta sprawa miała miejsce w kwietniu 2019 roku i kilka aktywistek mieniących się aktywistkami ruchu LGBT rozwieszało plakietki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z logotypem ruchu LGBT. Umieszczało te nalepki na toaletach publicznych, na śmietnikach w okolicy kościoła pod wezwaniem Maksymiliana Kolbego w Płocku. Sąd w tym mieście uznał, że aktywistki nie dopuściły się znieważenia uczuć religijnych, a w uzasadnieniu sędzia, która przewodniczyła składowi, który wydał taki wyrok, twierdziła, że była to prowokacja, odpowiedź na rzekomo homofobiczne treści, które znalazły się na grobie pańskim podczas przed świętami Wielkiej Nocy 2019 roku w rzeczonym kościele, kościele Maksymiliana Kolbego. Księże profesorze, czy tego rodzaju argumentacja, którą zastosował sąd, tego rodzaju wyrok, nie otwiera furtki do takiej zupełnie, wydaje się, nielimitowanej profanacji uczuć religijnych, symboli religijnych, miejsc kultów w Polsce? Z takimi zdarzeniami mamy do czynienia w ostatnich latach coraz częściej. Wydaje się, że taki wyrok sądu może stanowić zachętę. Zdecydowanie, tak jak pan redaktor mówi, mamy do czynienia już od kilku lat z otwieraniem nie tylko furtki, ale szerokich podwojów dla tego typu incydentów. Wspomniałbym tutaj tak jednym po prostu ciągiem, zarówno Golgotę Piknik, spektakl, tak zwany spektakl Klątwa, czy później właśnie te wydarzenia z roku 2019, które rzeczywiście przybrały już postać pandemiczną, jeżeli chodzi o skalę profanacji, dlatego że to zarówno był Płock, to była też ta parodiowana msza święta w Warszawie przez pana biskupa Szymona Niemca. To były jeszcze inne ekscesy, także w Częstochowie marsze, protesty, pochody z waginą, w której umieszczona była Matka Boża, parodiowanie procesji kościelnych, a więc cały szereg wydarzeń, które zresztą tak na marginesie trzeba powiedzieć do złudzenia przypominały te wydarzenia, które miały miejsce w Ameryce w ramach Black Lives Matter. I tam też mieliśmy do czynienia z koegzystencją tych dwóch czynników. Z jednej strony, czy trzech nawet czynników, z jednej strony ruchu LGBT, z drugiej strony członkinie, twórczynie tego Black Lives Matter nie ukrywały, że ich ideologią jest ideologia neomarksistowska, że są przeszkolonymi bojówkami, bojowniczkami marksistowskimi, lewackimi wręcz. I wreszcie trzeci element, antychrystianizm, antykatolicyzm. Tu i tam dochodziło właśnie do profanacji obiektów katolickich. A więc to jest rzeczywiście pewien proces i w tej sytuacji wyrok Sądu Płockiego czy pani sędzi z Płocka jest po prostu, nie waham się powiedzieć, skandaliczny, a zarazem świadczący o jakiejś bezbrzeżnej arogancji i ignorancji zarazem. To chyba też fragment zjawiska, które zasugerowałem. Mianowicie mam do czynienia z przenikaniem ideologii LGBT do struktur państwa, do struktur wymiaru sprawiedliwości, bo uczestnicy tego procesu, jego obserwatorzy twierdzą, że uzasadnienie, które przedstawiała sędzia do wyroku, o którym mówimy, żywcem przypominało jakąś broszurę wydawaną przez którąś, na przykład, która mogłaby być wydawana przez którąś z organizacji, o których ksiądz profesor przed chwilą wspomniał. To był język rewolucyjny, w każdym razie na pewno język rewolucji kulturowej. Wydaje mi się, że to jest szczególnie niebezpieczny aspekt, kiedy mamy do czynienia z takim podskórnym przenikaniem tego rodzaju ideologii do służb, które powinny być z definicji od niej wolne, przede wszystkim od służb wymiaru sprawiedliwości. No tak, tylko że właśnie jaki jest wymiar służby, jaki jest kształt służby sądowniczej,
to widzimy bardzo dobrze. No, ja chcę tylko zwrócić uwagę na przykład, że pani sędzia stwierdziła w jednym ze zdań swojej sentencji, tutaj pozwolę sobie tylko rzucić okiem, obiektywnie też należy uznać, że tęcza będąca symbolem społeczności LGBT, wpisana w aureolę Matki Bożej Dzieciątka Jezus, nie narusza sakralnego wizerunku. No domyślam się, że pani sędzia kończyła swoją szkołę jeszcze nie w dobie zdalnego nauczania, tylko w dobie takiego realnego, rzeczywistego i umie policzyć 6 i 7. Odróżnić potrafi 6 i 7, zarówno te cyfry, jak i potrafi rozróżnić, że 6 barw tęczy społeczności LGBT jest w radykalnej opozycji do znaku tęczy realnej, tej biblijnej. I no po prostu ja nie mogę wyjść z zadziwienia, szczerze mówiąc, nie mogę po prostu wyjść z zadziwienia, że w wymiarze życia publicznego, politycznego, sądowniczego są ludzie, którzy no nie potrafią odróżnić tej sodomskiej para tęczy, która jest znakiem LGBT, od tęczy biblijnej. No to tak jakby nie potrafili odróżnić, przepraszam, ale już kiedyś użyłem tego porównania, krzyża od Hakenkreuza. No jest pewna różnica jednak dość istotna i zasadnicza w symbolice, w znakowości. I tu mamy do czynienia no, z ewidentną zamianą zarówno semantyki, jak i aksjologii, znaczenia i wartościowania tych znaków. Jeżeli właśnie znak, który jest radykalnie antychrześcijański, zostaje umieszczony w wizerunku Matki Bożej, to jest znak ewidentnej profanacji. Jeżeli sędzia nie jest w stanie po prostu sięgnąć do semantyki i aksjologii w rozpoznaniu, w analizie takiego zjawiska, no to świadczy naprawdę o no straszliwej degradacji tego stanu i tej profesji, ale to nam dobrze nie wróży. Zwrócę uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy, tego wyroku i argumentacji, która została w nim przytoczona, księże profesorze. Mianowicie tam mamy do czynienia ze swego rodzaju arbitrażem ze strony sądu, arbitrażem dotyczącym no, sfery, bardzo szczególne jest te sfery autonomii, wolności Kościoła. Mówię o treści grobu pańskiego, o symbole, które zostały tam użyte. To wydaje się również szokujące, bo to jest no przecież bardzo jaskrawy przykład łamania wolności religii, która w tym kraju, w Rzeczpospolitej, cały czas obowiązuje. To jest nasze konstytucyjne prawo, konstytucyjna wolność. Tak, oczywiście. Poza tym no naprawdę nie znam znaku plastycznego tego grobu pańskiego, ale to, że Kościół krytykuje w różnej formie ideologię gender, no wynika właśnie z tej radykalnej sprzeczności, w jakiej pozostaje ta ideologia do katolicyzmu. Ideologia, która odrzuca binarność płci, a więc tym samym odrzuca akt stworzenia mężczyzny i kobiety przez Boga, odrzuca akt stwórczy, no jest ideologią radykalnie sprzeczną z Kościołem i Kościół ma prawo, a nawet powiedziałbym mocno obowiązek krytykowania. Oczywiście nie chodzi tutaj o piętnowanie, wyszydzanie, no nie wiem, kpienie czy jakieś akty agresji, ale z nimi nie mamy do czynienia. Natomiast skrytykowanie tej ideologii leży w zakresie kompetencji Kościoła. No niestety okazuje się, że tak jak pan redaktor wspomniał, pani sędzia przyjmuje rolę arbitrażową w ocenianiu wystroju wnętrz Kościoła. Dzisiaj od rana no przyznam się, że czytam z wielkim wzruszeniem list pani poseł Senyszyn, która zdaje się mieć, rościć sobie kompetencje do obsadzania stanowisk biskupich, pisząc list do pana metropolity gdańskiego, wyraża też tutaj no swój zawód i jednocześnie swoje sugestie co do obsady stanowisk kościelnych. No to, co jest dramatyczne, to, że ludzie, którzy nie tylko nie mają zielonego pojęcia, ale seledynowego, blado seledynowego pojęcia o Kościele, no próbują rzeczywiście tutaj zagospodarowywać przestrzeń Kościoła, obsadzać urzędy kościelne, a przede wszystkim organizować nam naszą doktrynę i naszą wiarę. Czy nie jesteśmy już o krok od sytuacji, w której ta przemoc symboliczna, chociaż akurat w wypadku wyroku sądu no, trudno mówić o przemocy symbolicznej, ale mówię o działaniach oczywiście tych tak zwanych aktywistek. Czy przemoc symboliczna
na naszych oczach nie przekształca się w realną przemoc. Ja mówię o ostatnich profanacjach, próbie podpalenia kościołu w Lublinie. Przecież tego rodzaju działania, pod którymi podpisał się sąd w Płocku, ośmielają nie tylko do politycznej deklaracji, do takiego rozpanoszenia się, ogromnego, takich bezczelnych ataków politycznych, o których ksiądz profesor wspomniał w wykonaniu poseł Senyszyn. Za tym przecież poszła w tych dniach deklaracja partii Nowoczesna o tym, żeby w ogóle usunąć z polskich przepisów prawnych zapis o naruszaniu wolności religijnej. No ale to są działania jeszcze werbalne, wezwania. Natomiast mamy do czynienia coraz częściej z fizycznymi atakami. I to nie jest przejaw, proszę Państwa, histerii z mojej strony, tylko mamy do czynienia, bo takich doniesień można znaleźć, jak się śledzi media, coraz więcej. Mamy do czynienia z fizycznymi napadami na księży, z pobiciami, z próbami podpaleń. Mam wrażenie, że jeżeli sądy nie stoją na straży prawa, jak w tym wypadku, to ośmielają do realnej przemocy i tą realną przemoc wobec Kościoła katolickiego w Polsce doświadczamy tej przemocy. Myślę, że bardzo, bardzo czytelnym i dramatycznym znakiem tego stanu rzeczy, o którym mówi pan redaktor, no była jesień ubiegłego roku i to wtargnięcie do katedry poznańskiej, kiedy sobie uzmysłowimy, że nawet w czasach okupacji niemieckiej, nawet w czasach wojny jaruzelsko-polskiej ZOMO nigdy chyba, z tego co się orientuję, nie wtargnęło do świątyni, która była zawsze traktowana jako miejsce azylu. No to tutaj mieliśmy bezprecedensowy akt wtargnięcia w czasie sprawowanej mszy świętej, akt przemocy, no bo to był akt przemocy polegający już nie na wykrzykiwaniu haseł, malowaniu na murach czy na drzwiach kościoła, ale po prostu wtargnięciu do świątyni, a więc tutaj już pękła właściwie ta zapora, która dzieliła świat symboliczny od realnego. Tu już mamy nie tylko naruszanie przestrzeni, naruszanie symboliki sakralnej, ale mamy realne naruszenie przestrzeni i tak jak pan wspomina, mamy do czynienia zarówno z próbami podpalenia kościoła, mamy oczywiście już od wielu miesięcy czy lat ostatnich mamy akty agresji fizycznej wobec osób duchownych. I to niestety no, nie znajduje odpowiedniego przeciwdziałania. Czy to już rewolucja kulturalna w pełnym wymiarze według księdza profesora? Oczywiście inspirowana marksizmem czy neomarksizmem. To bez większego znaczenia, bo źródło jest to samo. Źródło jest to samo i właściwie nikt chyba tego no, nie jest w stanie w najmniejszym stopniu zakwestionować, jeżeli spojrzy się na same hasła, na same działania, na metody tych działań. Więc ja jestem no niestety przekonany, że po 50 latach właściwie, od 68 roku, my w tej chwili przeżywamy z pewnym opóźnieniem, ale zarazem z większą dramaturgią, jak śmiem twierdzić, przeżywamy tamte wydarzenia na naszych ulicach. To jest rzeczywiście fala rewolucji kulturalnej. A dlaczego z większą dramaturgią? No choćby dlatego, że właśnie te wydarzenia, jak chociażby te, o których w tej chwili mówimy, no one zbiegają się z wciąż żywymi jeszcze wspomnieniami i żywymi rocznicami, tak jak chociażby tegoroczna rocznica 30. rocznica pielgrzymki Jana Pawła po 89 roku, gdzie przyniósł nam dekalog, gdzie bardzo czytelnie w Lubaczowie określił zasady neutralności światopoglądowej państwa, określając zasady wolności religijnej, gdzie jednocześnie mówił też o no, mnóstwo mocnych, bardzo wyrazistych słów. Pamiętamy doskonale homilię papieską z Kielc, gdzie tak, z niezwykłą przenikliwością no, diagnozował właściwie stan, którego doświadczamy. No, stan, powiedziałbym, pewnego widma wolności, które obraca się przeciwko nam samym, przeciwko nam, którzy tak bardzo pragnęliśmy tej wolności w czasach komuny. Tak, i dlatego w tej chwili deptanie tych słów i deptanie tego doświadczenia, które nam zostawił, no jest tym bardziej dramatyczne. Dramatyczne jest to, że ludzie, którzy tego dokonują, to są ludzie, no, którzy z jednej strony nie mieli żadnego realnego wkładu w odzyskiwanie tej wolności, natomiast no po prostu deprawują tę wolność odzyskaną wtedy po 89 roku. I to jest po prostu absolutnie
no bulwersujące, najdelikatniej rzecz ujmując. Nie chcę tutaj sięgać po bardziej ostre słowa. Księże profesorze, czy nie ma ksiądz wrażenia, że my wierni jesteśmy zbyt pasywni wobec tej fali przemocy, już nie tylko symbolicznej przemocy, która wymierzona jest w Kościół katolicki, że brakuje zaangażowania? Oczywiście ja nie twierdzę, że jest to ocena pełna, bo mieliśmy przykłady takie bardzo budujące z tej jesiennej kampanii strajku kobiet, gdzie wielu ludzi bardzo spontanicznie angażowało się w obronę kościołów, czasami narażając swoje zdrowie nawet, bo i z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia. Mówię zdrowie w sensie zagrożenia przemocą, faktyczną przemocą, fizyczną przemocą ze strony agresorów. Ale można chyba mieć takie poczucie, jeżeli chociażby to zestawić z tym, czego doświadczaliśmy podczas przywołanych przez księdza profesora pielgrzymek papieskich, z taką masową identyfikacją, że nasza pobożność i nasza identyfikacja z wiarą jest coraz bardziej letnia, przynajmniej dla wielu z nas chyba wykazuje się taką letniością, co tylko ośmiela stronę przeciwną, która eskaluje środki przemocowe wobec wiernych, wobec Kościoła katolickiego. Myślę, że pan redaktor podejmuje tutaj dwa bardzo ważne tematy. Z jednej strony no, trzeba oddać wielki szacunek i hołd tym ludziom, którzy w czasie jesieni zupełnie spontanicznie właśnie, bez jakiegoś przywództwa politycznego czy duchowego, ośmielę się to powiedzieć i za chwilę jeszcze do tego wrócę, ale stawali rzeczywiście w obronie kościołów. No tutaj z całym szacunkiem oczywiście dla pań, dla kobiet, które niejednokrotnie zawsze stają i bronią. Tutaj ilekroć wspominam te wydarzenia jesienne, to przypominam sobie wpisy w jednym z portali społecznościowych pani Zofii Klepackiej, którą bardzo ogromnie szanuję, i to słowo mistrzyni jest w odniesieniu do niej rzeczywiście niezwykle adekwatne. Ale oczywiście no, to, co jest, myślę, bardzo też konkretnym znakiem nadziei, to przebudzenie mężczyzn. Zarówno tych, którzy zrzeszali się w ruchu narodowym, ale też w ogóle organizują się poprzez różne stowarzyszenia, i to jest jakiś powiedziałbym symptom chyba pewnego przebudzenia i sprawy bardzo istotnej. Natomiast temat, który jest no tematem niezręcznym i trudnym do podjęcia, to jest właśnie problem deficytu przywództwa duchowego. Jeżeli w sytuacji, którą mamy, pojawiają się głosy zróżnicowane także wśród samych osób duchownych, jeżeli powstają ruchy w rodzaju zwykłych księży, którzy wystosowują swoje apele usprawiedliwiające kontestację prawa orzeczonego przez Trybunał Konstytucyjny, no to pojawia się po prostu pewien deficyt przywództwa duchowego, który jest złym symptomem. I myślę, że jeżeli chcemy marzyć o jakimś realnym odrodzeniu, no to trzeba ten spontaniczny ruch, który się rodzi, który nie wygasł, ale złączyć czy tchnąć w niego jakiś autorytet, jakieś konkretne przywództwo duchowe, które będzie w stanie poderwać nas. Czy takie działania, jak inicjatywa Różańca bez granic, Różańca do granic czasu, ale wcześniej mówię również o innych akcjach animowanych przez środowisko, które było organizatorami tych przedsięwzięć, nie wpisują się właśnie w ten postulat, czyli działania, które są ponadstandardowe, a jednocześnie angażują ogromne zasoby społeczne. Tak to może nie najładniej sformułowałem, ale ksiądz profesor doskonale wie, o czym mówię. Według mnie tego rodzaju działania powinny zyskać zachętę ze strony na przykład konferencji episkopatu. Tymczasem no, było inaczej. To myślę było rozczarowujące dla wielu uczestników, a sam się zaliczam do tej grupy, uczestników zdarzeń organizowanych przez Fundację Solobasta. Ja nie mogę inaczej mówić o tych inicjatywach, jak z ogromnym szacunkiem i wyrazem wdzięczności za to wszystko, co zostało zorganizowane. Łącznie z tym Różańcem bez granic, który się nie odbył w pewnym sensie, ale odbył się w naszych sercach, i myślę, że bardzo wielu z nas rzeczywiście włączyło się nie tylko duchowo, ale fizycznie, po prostu odmawiając ten różaniec i ofiarując go w tych wskazanych intencjach. Ale ja jeszcze tylko bym jednym zdaniem czy akapitem wspomniał, no dla mnie bezcenną inicjatywę, jaką w Roku Miłosierdzia była Wielka Pokuta,
na murach Jasnej Góry, na szczytach Jasnej Góry. Dlatego, że w tym roku miłosierdzia, który był ogłoszony przez Kościół powszechny, przez papieża Franciszka, właściwie zabrakło elementu nawrócenia i pokuty. W całym programie duszpasterskim to był jedyny akcent, który uwiarygadniał mówienie o miłosierdziu, bo no, trudno mówić jest o miłosierdziu, jeżeli pominiemy, przemilczymy ten właśnie aspekt wysiłku duchowego człowieka. Więc dlatego tej naprawdę wielki szacunek dla tych organizatorów. Sam uczestniczyłem też w Różańcu do granic i wspieram całym sercem i jednocześnie potwierdzam to, że te inicjatywy powinny być tutaj przez nas wszystkich podejmowane jako naprawdę charyzmatyczne, a zarazem dogłębnie eklezjalne wydarzenia, które są usytuowane w sercu Kościoła, a nie gdzieś na jego peryferiach. Księże profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru. Dziękuję, odwzajemniam najszczerzej. Dziękuję serdecznie. Ryszard Gromadzki, dziś gościem programu W Punkt był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog, filozof z Towarzystwa Chrystusowego. Dziękuję Państwu, do zobaczenia jutro o 20:00.